WHO o przejęciu kontroli nad koronawirusem. Wyjątkowa okazja dla Europy WHO. Europa ma wyjątkową okazję, by przejąć kontrolę nad koronawirusem. Regionalny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia WHO na Europę dr Hans Kluge oświadczył w czwartek, że państwa w Europie mają wyjątkową okazję, by przejąć kontrolę nad koronawirusem. Dodał, że nie można takiej okazji zaprzepaścić. To nie koniec pandemii, niemniej mamy wyjątkową sytuację, w której możemy przejąć nad nią kontrolę i nie wolno nam tej okazji zaprzepaścić, mówił Kluge podczas wirtualnej konferencji prasowej. Będziemy w stanie utrzymać dłuższy okres spokoju od pandemii i z trzech głównych powodów: wysokiego poziomu wyszczepienia populacji i naturalnej odporności, tendencji wirusa do słabszego rozprzestrzeniania się przy wyższych temperaturach i faktu, że dominujący wariant Omikron jest mniej groźny od poprzedników, tłumaczył dyrektor WHO na Europę. Należy kontynuować kampanię szczepień przeciw COVID-19. Okres zwiększonej ochrony powinien być postrzegany jako swego rodzaju zawieszenie broni, które dopiero może nam przynieść długotrwały pokój, powiedział lekarz. Ta przerwa nie będzie jednak trwała długo, jeżeli nie będziemy kontynuować kampanii i szczepień przeciw COVID-19 i śledzić rozwoju nowych wariantów, ostrzegał. Kluge zaznaczył, że nowe warianty koronawirusa z czasem niewątpliwie się pojawią, niemniej jest możliwe odpowiedzieć na nie bez potrzeby wprowadzania takich środków, z jakich korzystaliśmy w przeszłości. W ostatnim czasie kilka państw europejskich zapowiedziało zniesienie obostrzeń covidowych lub już to zrobiło. W Danii, pierwszym kraju w Unii Europejskiej, we wtorek przestały obowiązywać wszystkie restrykcje związane z pandemią. Podobny krok podjęła też Szwecja, ogłaszając zniesienie takich ograniczeń od 9 lutego. Tego samego dnia obowiązek okazywania certyfikatów covidowych przy korzystaniu z usług zostanie zniesiony w Czechach.